Polsce ukazała się właśnie książka 50 twarzy Greya, o której można powiedzieć właściwie, że jest zjawiskiem socjologicznym. 30 milionów sprzedanych egzemplarzy na świecie. Nie było w tym nic zaskakującego, bo są różne bestsellery. Niedawno wielkim wydarzeniem była saga Zmierzch Stephanie Meyer. Ale to jest sadomasochistyczna pornografia. Ta książka wywołała taką burzę, dlatego że napisała ją kobieta. Kiedy mężczyźni piszą o seksie, to właściwie nie wywołuje specjalnego... Wywołała burzę, bo jest bestsellerem, dlatego się o tym mówi, obojętnie na płeć. Zmierzch nie jest bestsellerem, dlatego że napisała ją kobieta, tylko dlatego, że chwycił jako temat. Jaki jest największy problem kobiety, która nie unika w swoich książkach tematyki seksualnej? Czy to jest język, czy wstyd? Gada, to jest pytanie takie XIX-wieczne. Pani pokazała majtki, pani jest pisarką, pani jest artystką i robi to, co się robi w sztuce. Natomiast jaki to jest problem w Polsce? W Polsce jest taki, że jesteśmy krajem przedfreudowskim, jesteśmy krajem bardzo katolickim i utożsamia się bardzo często autora z tym, co pisze, zwłaszcza kobietę. Myślę, że reagujemy na literaturę, na opisy erotyki tak jak na erotyzm. Dla innych to jest normalna rzecz. Inni mówią, krytycy, mnie nie interesuje erotyka, bo to jest coś niższego. Człowiek jest czymś niższym, to jest część nas. Trudno opisać kogoś, kto na przykład nie je albo nie oddycha. Tylko tyle. W ogóle to nie jest dla mnie temat, to nie jest problem. Nierozróżnianie autora od narratora, autorki od narratorki, to jest, gdzie to się rozpoczyna? Przypadłość Polska. Pisał już o niej Głowacki w swoich felietonach, tych jeszcze z czasów kultury. To jest niski poziom kultury po prostu. Nie szukajmy, myślę, nie wiem, gdzie znaleźć przyczynę, czemu mamy taki niski poziom. Ja myślę, że tutaj akurat odpowiedź jest dosyć jasna, dlatego że powieść ma trans, ma wyraźnie autobiograficzny rys. I ludziom prawdziwa Manuela Gretkowska myli się z bohaterką. To jest... Kiedy piszemy o seksie, z reguły ludziom się wydaje, że opisujemy własne stosunki, bo to jest tak skryte, o tym się nie mówi, nie pisze, ale to jest XIX wiek. To jest XIX wiek. Zaraz padnie pytanie, jak się używa słownictwa po polsku i czy to trudne. Nie, słownictwo polskie, seksualne jest takie samo jak francuskie. Problem polega na umiejętności używania tych słów i łatwości. My mamy ściśnięte gardło, tak samo jak i krocze prawdopodobnie i mózg. I z tego to wynika. Tylko tyle. A pani nie ma kłopotu z używaniem słów na K, P, H. No co, 100 lat w tym temu, sensie, w tym sensie temu, że jakaś granica, że coś panią też powstrzymuje czasem, prawda? A jaka jest granica w sztuce? Gdybym stawiała sobie granicę, byłabym przedszkolanką. W sztuce przekraczanie własnej granicy, poszerzanie, nazywajmy tego granicą, poszerzanie pola wrażliwości, na tym polega sztuka. Jak sobie wyznaczam granicę, jestem rzemieślnikiem. Też fajnie. Prawie 100 lat temu pisarz angielski Lawrence powiedział, że on, pewnie wytniecie to, uszlachetni słowo rżpierdolę, bo to są piękne słowa i te odczucia są piękne, a to, co ludzie z nimi robią, na Boga. A czy to na pewno nie wytniemy tych słów, ale czy to też nie jest problem, że oczekujemy od kobiet, że mają być miłe i grzeczne? Jeżeli słowa brutalne, przekleństwa padają w Teatrze Warlikowskiego, to jest okej. Okay. A jeżeli piękna kobieta, pisarka i mama używa czegoś takiego w swoich powieściach, to tu może jest też problem. Ale tak jakbyśmy się spodziewali, że kobieta, delikatna blondyneczka, nie użyje... Kiedy jest malarką, czerni, bo to jest bardzo ciężki brąz, męski kolor. Przecież to są tworzywa sztuki. Nic więcej. Sposób wypowiedzenia się. To tak jakbyśmy obcinali komuś słownictwo albo paletę barw, bo to nie wypada. Używaj różowego i niebieskiego, bo jesteś laleczką. Ale ja się sama przyłapałam, że niektóre sceny w transie były dla mnie drastyczne. Może niekoniecznie akurat te erotyczne, ale zastanawiam się, skąd bierzesz takie straszne historie, jak ta historia bohaterki, jednej z bohaterek, która chodząc na nauki przedmałżeńskie słyszała od księdza taką oto poradę, że
temperaturę pochwy mierzyć ma termometrem, który jest wcześniej dezynfekowany w spirytusie. Salicylowym. Tak, ja skąd ty to wytrzasnęłaś? Ja się bardzo cieszę, że zrobiło to na tobie wrażenie, bo sztuka to jest ekspresja i ma robić wrażenie. A ten kawałek akurat jest moich nauk przedmałżeńskich w Toruniu redemptorystów. Gratulujemy redemptorystom toruńskim, gratulujemy przygotowania medycznego. Zdaje się, że oni się specjalizują w nadawaniu Duchu przez radio, ani w ciele. Z tego co wiem. Ale ja też odnoszę wrażenie, że to nie tylko jest środek wyrazu, ale że pani lubi prowokować. Że A do pani... czego służy sztuka? To jest gazeta, że przeczytam i odłożę. To trzeba zapamiętać, to ma wyrwać rzeczywistości. Henry Miller mówił, że erotyzm współcześnie jest jak metafizyka. Że ma wyrwać z tej codzienności, z tej gazety, z tego ble, 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 ble. Przecież mamy w sobie narkotyk. Narkotyki są zakazane. To jest halucynogen, psychodelik. Erotyzm jest psychodelikiem. Wiele rzeczy produkuje nasz organizm. DMT, najbardziej halucynogenne rzeczy. Efekty seksu też są niewiarygodne. Dlaczego o tym nie mówić? Dlaczego tego nie pisać? Bo to jest coś, co nas wyrywa z rzeczywistości. Mamy być wszyscy jak takie, no nie wiem, wszyscy... To jest bardzo skomplikowana historia. Artysta ma prawo robić i mówić w sztuce, co chce, bo poszerza pole wrażliwości. I ludzie mają prawo się oburzać, zachwycać, ale to są dwa osobne światy. Ci ludzie zostaną w swoim świecie, artysta pójdzie dalej, rzemieślnik będzie słuchał zapotrzebowania. I tyle. To tak jakby pan powiedział, że nie wolno mi o czymś myśleć. Dlaczego? Ja mówię, że nie wolno, ale nie na tym, dlaczego to robisz, gdzie jest granica. Gdzie jest granica w mojej głowie myślenia? Gdzie jest granica wyobraźni? Jej nie ma. My jesteśmy z wyobraźni. To jest tylko sztuka. Albo aż, nie wiem, zależy jak na kogo działa. Jeśli ktoś kogoś to wzburzy, może odłożyć. To nie jest reklama na ulicy, gdzie jadę i muszę na to patrzeć. To jest bardzo indywidualne, bardzo wyrafinowane. Więc ktoś... Może się oburzać, nazywać kogoś ladacznicą. To jest jego pole widzenia. To nie jest wina artysty. A pani się wsłuchuje w te reakcje czasami? Takie, że ktoś się czuje na przykład obrażony słowami, które padły w książce. Ludzkość naprawdę jest rzeczą bardzo dziwaczną. I myślę, że szkoda mi czasu na wsłuchiwanie się. Muszę wsłuchiwać się w siebie, żeby coś robić. Ja jestem artysta, myślę, że to jest ktoś taki, kto ma termometr w sobie. Na pewno każdy chciałby być kochany, młody, bogaty, podziwiany, mi 20 Nobli i Oscara, ale tak nie ma w życiu. I albo temu ulegniesz, albo idziesz swoją drogą. I tyle. A czy te książki czasami dla kobiet bywają, czy masz takie odgłosy? Co to są książki dla kobiet? Twoje książki. Czy ale to one... są książki dla kobiet, Nie, ale czy kobiety to są reagują dla ludzi. Inaczej? Na pewne To nie wątki. Do mnie pytanie, to pytanie do czytelników. Bo, ja nie jestem socjologiem. Ja zwróciłam uwagę na to, że wiele scen pokazało mi, jak mało czasu poświęcam na analizowanie takich fizjologicznych różnych reakcji w swoim życiu. Zastanowiło mnie bardzo określenie u ciebie orgazm nirwaniczny w transie. Poczułam się taka jakoś, nie wiem, że te orgazmy, które miałam wcześniej, kurczę, one chyba nie były nirwaniczne i że coś nie halo u mnie. To nie jest metronom, to jest literatura. Czy to jest, powiedz, co to jest? Wytłumacz mi. To jest orgazm nirwaniczny? Tak. Święta Teresa z Avila miała orgazmy nirwaniczne. Polegają one na tym, prawdopodobnie, że jesteś wyrwana z tej rzeczywistości do nirwany, czyli to, co mówił Miller, to jest wyrwanie... Mistyczne niemal. Mistycy mówią, że to, co przeżywają, jest rodzajem, nie mówię orgazmu, małej śmierci po francusku. I to jest stan zjednoczenia psychofizycznego nie tylko z partnerem, ale z sobą i wyrwanie z tej rzeczywistości, utrata świadomości, wejście w inny wymiar. Erotyka jest innym wymiarem. U ludzi, u zwierząt prawdopodobnie nie, ale u ludzi tak. I myślę, że rolą artysty jest szukanie słów, jeśli jest pisarzem, opisania tego wymiaru, przybliżenia go, bo sztuka to jest coś takiego, próba życia na sucho. Dla mnie sztuka jest świętowaniem życia. Erotyka jest czymś przepięknym, jeśli jest spełnieniem. Jeśli jest cierpieniem, też jest ciekawa. To jest... Tak jak kosmos, nie ma swoich granic, tak jak nasza wrażliwość. I to jest rola artysty, nie ginekologa, nie policjanta, ani nie księdza. Stawianie granic, mówienie, że kobiety powinny czytać pornografię albo nie, to jest tak indywidualne. Czy wybieram praktyki masochistyczne, to jest moja sprawa.
to nie ma związku z feminizmem. W łóżku jestem osobną osobą. Komunistą, kapitalistą, feministką. W łóżku granica, to jest intymność. Pani mówi, że panią reakcje czytelników nie interesują, a ja sobie zadałem, zadałem sobie trud i przestudiowałem reakcje dotyczące transu w internecie. I one były na dwóch biegunach, dla mnie bardzo interesujących. Wiele kobiet pisało, że tam jest czysta prawda, tak, o tym, co one czują. A część pisała, to jest okropne, ohydne, nie mogę tego czytać. Gretkowska to grafomanka. To były takie dwa... myślę, że może pani mówić o sukcesie w tym przypadku, bo te reakcje były naprawdę skrajne. Nie wiem, czy sukcesem są skrajne reakcje, czy to poczucie własne, że coś się udało. Wydaje mi się, że Trans jest jedną z moich lepszych książek, bo udało mi się ciało z duszą połączyć, to znaczy formę z treścią, to samo płynie. A czy gdyby czytelnicy mówili, to jest genialne, ja bym tego nie czuła, to nie byłby sukces, myślę. Ale to nie tylko czytelnicy, ale i czytelniczki. Nie wiem, czemu się pan upiera mówić, że jak kobieta pisze i o uczuciach, to czytelniczki. Nie ma takiego wrażenia. Ja nie upieram się, ale to były kobiety, to o czym mężczyźni ja mówię. Też, bo mężczyźni nie są idiotami, wbrew pozorom. Też czytają i myślą, także... Mężczyźni też piszą. A nawet piszą. Tak, zdarza im się. Chciałam się ciebie spytać, jak ty łączysz różne role w życiu? Nie łączę, dzielę, Agato. Dzielę, jak nie to, da się łączyć. Jak ty dajesz radę pisać, być mamą? Nie łączę tych ról, bo się nie da. Dzielę. Muszę bardzo skutecznie dzielić, żeby wiedzieć, w którym momencie jestem. Nie mogę, będąc mamą, być artystką, która ma odjazd. Będąc artystką czy w sklepie, nie mogę być kochanką. To trzeba dzielić, tego się nie da łączyć. A czy twoja córka będzie też pisać? Ona powiedziała piękną historię. Mamo, jak ja dorosnę, będę archeologiem. Słyszałam to w samochodzie, jechała z koleżanką, to było do mnie. Potem do koleżanki mówi, a jak nie, to cukiernikiem. A jak już mi się nic nie uda, to zostanę pisarką. To jest osoba, która nic nie umie, siedzi w domu i nic nie robi. Więc jest to ostatnia deska ratunku. A nie boi się pani, że kiedyś pani córka usłyszy, że ta Gretkowska wypisuje takie obrzydliwości? Obrzydliwości, używa brzydkich słów. No i już nie wspomnę o tym, co napisano w pewnej gazecie o pani. Nie ma pani takiego poczucia, że dla niej to będzie kłopotliwa sytuacja? A pan sądzi, że gdybym była aktorką, nauczycielką, nie usłyszałaby nigdy w Polsce tekstu o swojej mamie? To jest tak zwłaszcza łatwe. Zwłaszcza aktorką, która się rozbiera, co się nawet się nie zdarza rozbiera. W tej pracy. Jest kabotynką, źle zagrała Modrzejewską, która jest zapięta pod szyję. Tak to bywa. Dzieci słyszą różne. A gdyby usłyszała od tatusia, że mama jest kurą, bo coś... Dziecko słyszy różne rzeczy i to nie jest odium mojego zawodu, że ja piszę rzeczy normalne i ona będzie cierpiała z tego powodu. Dzieci cierpią, bo są dziećmi niechcianymi i słyszą w twarz, po co ja cię urodziłam. Ona ma Polkę, gdzie jest opisane, jak jest dzieckiem z miłości. I twoja matka opisała, jak cię rodziła, krew. Ona jest na tyle, mam nadzieję, wychowałam z Piotrem, na nowoczesną, normalną osobę, że rozdzieli głupotę i wulgarność od prawdy, od wrażliwości. A dlaczego powiedziałeś, że ona siedzi w domu i nic nie umie? Mama? No bo mama siedzi w domu, inne matki chodzą do pracy, dzieci oddają do szkoły, a matka siedzi w domu i nic nie robi. No bo przecież pisanie, każdy umie pisać. Staram się w domu nie robić z tego cyrku, żeby ona nie cierpiała. W związku z czym to nie jest, że mama wpada w stany psychotyczne, trzeba ją odwieźć do sanatorium, gdzie pisze. To nie jest ciężka praca. Życie, staram się pokazać, nie jest tak straszne. Czyli ty potrafisz po prostu oddzielić takie poukładanie kompletne, obowiązkowość, z tym, że nagle siadasz, masz czas, tak, między 9 a rano, a czasem, kiedy córka wróci ze szkoły i piszesz o tak niesamowicie duchowych sytuacjach. Agato, doskonale wiesz, że pisze się, dlatego się artystą, bo to jest cały czas w głowie. I cudownie gramy przed światem, że jesteśmy w tym momencie w innej roli, żeby się nie rozpaść. Ludzie się rozpadają, są artyści. Nie deptać artystów, bo nie odrosną, uważam. A masz jakieś swoje nałogi? Coś, co ci pomaga w tym pisaniu? Czy jesteś tak poukładana, że
od 9 do 15, rzemieślnictwo. Metody. Agata, nie znam metody. Gdybym znała tę metodę, to bym ją wykorzystywała i pisała rocznie 10 książek i była bardzo szczęśliwą osobą. Nie znam tej metody. Na pewno jest nią samotność, ale znajdź mi prawdziwą samotność, możliwość tej samotności. Nawet bez dziecka, nawet z partnerem. Swój własny pokój. To by powiedziała Virginia Woolf. Ja uważam, że tak. Kobieta tak, tylko, potrzebuje swojego własnego pokoju pod jednym warunkiem. To jej daje wolność. Jeżeli to nie jest pokój w domu, gdzie pracuje. Jeżeli... Garsoniera na mieście. Tylko, tak. Problem polega na tym, że dla pisarza tworzywem są emocje, więc z kolei dla artysty tworzywem są emocje, więc z kolei bez tych ludzi, bez tej rodziny, jasne, bez tych bliskich, jasne, nie powstawałyby te książki. Jasne, oczywiście. Bez jakiegoś toksycznego związku, który pani kiedyś przeżyła, nie powstałby trans. Pytanie, na ile cierpi rodzina, prawda, Agato? Tak. Dzieci, a na ile ja sama biorę na siebie i gdzie mam wentylek swój. Gdzie, bo to nie da się odreagować. Ja mam sukieneczkę, uczesałam się, umalowałam i wszystko jest fajnie. Ale gdzieś jakaś scena jest. Tego nie muszą widzieć widzowie ani rodzina.